Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku naszej campervanowej przygody po Stanach Zjednoczonych. Nadal jesteśmy na tym samym kempingu, który widzieliście wczoraj wieczorem. Jesteśmy w stanie Tennessee, w okolicach miejscowości Nashville i wczoraj kończąc odcinek powiedziałem wam, że prawdopodobnie dołączy do nas gość. Gościem tym jest człowiek, który jest legendą polskiego YouTube'a trackerskiego i mało tego, człowiek, który był YouTuberem zanim powstał YouTube. Poznajcie Piotrka. Hioba, cześć. Witajcie, witaj, cześć. Bardzo miło Cię zobaczyć. Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, Piotrek postanowił, że na emeryturze będzie podróżował sobie, podróżował czy żył bardziej w campervanie, powiedziałbyś. Myślę, że to będzie pół na pół, to znaczy nie będziemy likwidować domu. Możemy spędzać miesiące całe na drodze, jest taki plan, bo po prostu nie chcemy się spieszyć. Chcemy wjechać i gdzie się nam spodoba, to się zatrzymamy. Czyli wyciągasz wnioski z moich filmów i widzisz, jak wygląda podróż camperwanem we względnym pośpiechu. Moim natchnieniem i nauczycielem i po prostu się uczę, że czasami człowiek rezygnuje z jakiejś atrakcji, bo po prostu terminy go gonią. A życie staruszka jest wesołe. Przynajmniej te pierwsze lata emerytury, kiedy człowiek jeszcze jest młody duchem i ma siłę. I mamy plany właśnie północnoamerykańskie. Zwiedzić Stany od Alaski po Key West i ze wschodu na zachód. W Stanach Zjednoczonych mieszkasz już 40 lat, od 82 roku. Większość tego czasu za kółkiem, długie godziny pracy. I jak to jest, że ty masz jeszcze tyle siły w sobie, człowieku? Bo wiesz, jazda to jest powołanie. Ja mam 3-dniowy weekend, bo pracuję 4 dni w tygodniu. I tego trzeciego dnia już bym gdzieś pojechał. Wczoraj byłem w pracy, miałem 1100 km do przejechania. Po pracy wsiadłem w vana i przejechałem następne 700 km, żeby się z wami zobaczyć. I gęba mi się śmiała cały czas, od ucha do ucha. Także ja po prostu lubię jeździć. Ja się nie mogę doczekać emerytury, bo ja mam tyle rzeczy do zrobienia jeszcze. Zresztą bardzo dużo emerytów mówi, że nigdy tak mało czasu nie mieli jak wtedy, jak przeszli na emeryturę, że im na wszystko czasu brakuje. Więc to jest jedna z tych rzeczy. Ja mam właśnie ileś rzeczy zacząłem i nigdy ich nie skończyłem. Na wszystko będę znajdował czas na emeryturze. No ja myślę, że plan na emeryturę świetny i mi się to właśnie bardzo podoba, że jesteś kolejną osobą, którą w ostatnich latach spotykam na swojej drodze, która już jest w wieku, jakby to powiedzieć, emerytalnym, a mam wrażenie, że po prostu energii dużo więcej niż mam ja. Całe życie taki byłeś, że byłeś taki energetyczny? Czy to jest tak, że może mi to przyjdzie jeszcze, że ja mam jeszcze czas? Jestem flegmatykiem. Generalnie rzecz biorąc, ja mam bardzo mało energii, ale jeżeli coś robisz z pasją, to ta energia się jakby znajduje. Po prostu człowiek robi, lubi. Ty masz mało energii, ale wczoraj do 4 rano siedziałeś i robiłeś filmy. No tak. I tą energię znalazłeś, ale to jest coś, co cię napędza, nie? Mm-hmm. Także można nie mieć energii po to, żeby na tą górę wychodzić. Po co wejść na tą górę? No, można drona posłać, on też tam zobaczy, co będzie, nie? Ale jeżeli coś lubimy robić, jeżeli kochamy coś robić, to ta energia się znajduje. A jak przestajemy kochać, no to umieramy wtedy. Van jest poniekąd w fazie budowy jeszcze. Hi, how are you? So you guys were camping on 6? Yes. And now you're down here? We're leaving in like few minutes. We're just chilling, It's fine, as long as we know about it. Segment kuchenny jest zrobiony. Jeszcze nie wykończę. Tu będą drzwi oczywiście, bo baniak z wodą będziemy wyciągać, ale cała hydraulika jest zrobiona. Prąd jest zrobiony, to też było parę tygodni. Także z jednej strony jest bardzo dużo zrobione. Z drugiej ciągle brakuje tych najbardziej wizualnych rzeczy. Mhm. To znaczy, ja bym powiedział, że tu już jest 2/3 zrobione w tym vanie, choć wizualnie proporcje wyglądają chyba odwrotnie. Za miesiąc ruszam na Alaskę, na próbną podróż. No właśnie, do tego zmierzałem. Za miesiąc już poważna trasa. I jest teraz poważny plan, żeby do wyjazdu na Alaskę skończyć łóżko i prysznic. I nie wiem, czyś, no łóżko musi być, bo dobrze by było, bo tu mam na razie materac na podłodze. Także dzisiaj w nocy spałem na materacyku na podłodze. Zobaczcie, tak to na razie wygląda. Bardzo dobrze się tutaj spało. Dużo miejsca. Ale chciałbym, żeby to było skończone. Co to jest w ogóle za samochód? To jest Ford Transit, który w Ameryce się nazywa T250, a w Europie H3L4 albo L3H4. Czyli największa możliwa opcja. Buda. I mamy klimatyzację oprócz zwykłego fana. Tu są 4 akumulatory, które mają w sumie 16 kWh prądu. Dla porównania oryginalny Nissan Leaf miał 24 kWh, czyli tu mam 2/3 prądu, co ma mały elektryczny samochód. Z tym, że mnie to służy tylko do klimatyzacji,
a samochód musi się jeszcze napędzać, także... Bo robicie wszystko sami. Robimy wszystko sami, ucząc się. To jest też taka fajna rzecz, że nie święci garnki lepią. Można, każdy może coś zrobić, bo są tyle jest filmów na YouTube, tyle ludzi już zrobiło. Można podpatrzeć, można się uczyć na cudzych błędach, nie musi się czegoś uczyć na swoich. No to jest wszystko domowa samoróbka. To moja żona zrobiła, pomalowała, wycięliśmy to samo, także jesteśmy dumni z tego. Można by powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego. Cały proces budowy tego vana można zobaczyć u Ciebie na kanale. Jest osobna playlista, gdzie można obejrzeć krok po kroku, jak to wszystko powstawało i chcemy to udokumentować do końca. A na końcu powstanie taki jeden film, gdzie to wszystko będzie skondensowane. Mhm. I to będzie najtrudniejszy film do zrobienia, bo najtrudniej jest coś powiedzieć krótko i sensownie. 40 lat pracy w USA, teraz pomysł na to, żeby emeryturę spędzać w campervanie. Dodatkowo YouTube. Zawsze byłeś taki obyty z technologią. Nie wiesz, nie chcę zabrzmieć, żeby było, że ty jesteś nie wiadomo jakim dinozaurem, no ale masz 65 lat. Czy 4? 4,5. 64,5. Sam nagrywasz te filmy, sam montujesz te filmy. Wiesz, 18 lat robisz live streamy. Wiesz, i ciekaw jestem... Kwestia wychowania w Ameryce. No tutaj po prostu bardzo wcześnie kierowcy musieli robić różne rzeczy na komputerach. Pracowałem między innymi w firmie takiej, że jechałem do magazynu, musiałem odpiąć naczepę, musiałem wejść do biura, musiałem wszystko wprowadzić w komputer, całą księgowość. Ciągle mam kłopot z nowymi, z nowościami, to znaczy przyzwyczaję się na przykład do jakiegoś programu obróbki filmu, nagle się okazuje, że ten program już nie obsługuje pewnego formatu. Mhm. Muszę się nauczyć nowego i chyba z wiekiem coraz trudniej się uczyć tych nowych rzeczy. Ja bym ciągle pozostał na etapie Windows XP, prostych programów. Mm-hmm. Dla mnie to działało dobrze. Czyli TikToka nie zamierzasz zakładać? TikToka nie zamierzam zakładać, choć paru rzeczy już miałem, nie zamierzałem robić i potem robiłem, także... Kiedy wam w ogóle wpadł pomysł na taką emeryturę? To było już coś, że od dawna wiedzieliście, czy... Jakieś 2 lata temu moja żona popatrzyła dość dziwnie na mnie, jak ten pomysł jej powiedziałem, bo ona miała, myślała, że mój pomysł to będzie właśnie rzucić materac na podłogę i jechać. Mm-hmm. To byłby już mój projekt skończony. I zaczęła oglądać na YouTubie głównie amerykańskich producentów, tylko nie tych, co mają firmy, tylko hobbystów, którzy sami budowali. No i się okazało, że tak ją to zakręciło, że teraz ona mi stara się udowodnić, że to był jej pomysł, żeby kupić tego vana. I żebym uważał, jak jadę jej vanem, żebym nie zniszczył jej vana i żebym wrócił, bo ona obejrzy, czy ja tu nic złego nie zrobiłem w jej vanie. Ale to jest podobna historia jak Anity i Tomka, ponieważ jak oni się poznali, to Tomek też miał właśnie w głowie pomysł jazdy takim jakimś bardzo prostym campervanem, nie takim wielkim jak macie tutaj, czy tak jak oni mają busa. No i właśnie też jak gdzieś tam do tego pomysłu dołączyła Anita, to się okazało, że jednak da się z tego zrobić takie przytulne miejsce, które będzie praktycznie jak dom. W takim małym vanie, wiesz, tak jak my tutaj mamy najprostszy van, tam widzicie, Nathan sobie robi pajacyki. Szybko byś się zmęczył taką podróżą, myślę. A jeżeli będziecie mieli, no praktycznie dom na kółkach, bo zapowiada się na to, że to będzie pełnoprawny dom na kółkach, no to będziecie na pewno fajniej sobie tę emeryturkę spędzali. To jest też ważne, żeby mądrze to rozplanować, bo tu naprawdę każdy centymetr jest ważny. A tak to będą właśnie 2 fotele, będzie stolik, tu z tyłu ty stoisz na łóżku, teraz pod łóżkiem będzie bagażnik, tu będzie lodówka, tu będzie prysznic i tu jest segment kuchenny, tu będzie drugi stolik, fotele przednie można odwrócić. I albo będziemy razem jedli śniadanko, albo każdy przy swoim komputerze będzie siedziało. Wiem, że ty jeszcze do swojego domu, do Charlotte, masz 7 godzin jazdy, więc nie chcę też za długo ci tutaj czasu zajmować, tym bardziej, że już jest dosyć późne popołudnie, bo żeśmy spędzili kilka godzin na rozmowach. I mam do ciebie takie pytanie, dlatego że mam bardzo dużo widzów w twoim wieku, mam również widzów nawet i starszych od ciebie. I tak się zastanawiam, bo mam wrażenie, gdzieś tam patrząc po rodzinie, po znajomych, że bardzo często właśnie ludzie po 50 już czasami tak mentalnie przechodzą na tą emeryturę, ale na tej zasadzie, że siedzenie w domu cały czas, ewentualnie jakieś seriale, co najwyżej pójście na działkę, a ty jesteś kolejną osobą, która no, korzysta z tego życia pełnymi garściami. I się zastanawiam, czy masz jakąś taką radę dla osób, które chciałyby coś zrobić, ale nie za bardzo wiedzą, jak w ogóle ugryźć ten temat, jak się zmotywować. Ja myślę, wiesz, ja się obawiam, że problem jest taki, że wiele osób by nie chciało. Mentalnie ma jakąś blokadę, że moje pokolenie jeszcze tak się uważało, że młody człowiek to jest młody do tam 25 roku życia. Dziewczyna w wieku 25 lat to już jest starą panną, a jak się zbliża człowiek do emerytury, to się powinien zachowywać jak staruszek.
ale no, jak spojrzymy dookoła siebie, to widzimy, że wokół nas nie brakuje 30-paroletnich młodych ludzi dookoła, więc musimy przesunąć tą całą granicę. W pokoleniu moich rodziców w ogóle bardzo dużo mężczyzn umierało w moim wieku. Z różnych przyczyn, głównie choroby serca, jakieś raki, skażone powietrze w PRL-u i tak dalej. Stres bardzo duży wtedy związany z życiem. A w tej chwili naprawdę nie brakuje ludzi sprawnych i mentalnie, i fizycznie, którzy dożywają 80 i więcej. Więc wydaje mi się, że od tej 60 do tej 80 to mamy jeszcze bardzo długi okres życia, więc warto planować, warto burzyć te stereotypy, w których się wychowaliśmy może i spróbować. Działka nie jest złą rzeczą, jeżeli ktoś to lubi, to może być działeczka, ale można zobaczyć. Jedna z rzeczy z koncepcji tego vana była właśnie, a może na emeryturze kupić dom w Appalachach. No ale dom w Appalachach to jest właśnie ta działeczka, to jest to samo jezioro, ta sama górka, a jak mamy dom na Kółkach, to mamy codziennie inną działeczkę. Mamy dziś Appalachy, a za dwa dni może być Colorado, więc nie jesteśmy przywiązani do jednego miejsca. Daje to dodatkowe perspektywy, więc warto opuścić tą strefę komfortu czasami i zobaczyć, jaki jest piękny świat za horyzontem. Także panie i panowie, nie chciałem tu mówić staruszkowie, bo ja tam do staruszków się jeszcze długo nie będę zaliczał. Nawet dzisiaj powiedziałeś, że czujesz jak gimbaza. Mentalnie czasami się czuję, jakbym był w gimbazie, więc warto może spróbować czegoś nowego. Bo patrzeć na ten trzeci etap naszego życia, nie jako ten etap, który kończy, tylko jako etap, który zaczyna coś nowego. I z tej strony gorące pozdrowienia dla grupy patronów, ponieważ Piotrek również jest patronem kanału i zmierzam do tego, że ostatnio właśnie na grupie, nie wiem czy widziałeś, pojawił się post człowieka o pseudonimie John Black, który razem ze swoją żoną, psem i 11-letnim synem pojechali w podróż i spali w hostelu. No właśnie. Można? Można. Dziękuję bardzo, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za rozmowę. Ja również dziękuję. Zbieram się i pozdrawiam wszystkich widzów w Kesza i zapraszam do siebie. Dokładnie, więc jak chcecie zobaczyć, jak ten camper van będzie wyglądał za już miesiąc, ma być prawie skończona podróż, to koniecznie obczajcie kanał, którego pełna nazwa brzmi... Trucker Hiob albo Hiob the Evangel. Ale jak się wpisze Trucker Hiob w YouTube, to Google YouTube znajdzie. A nawet nie musicie nigdzie wpisywać, ponieważ link znajdziecie w opisie tego filmu. Jak to z tą zdjęciem jest? Oho, zobacz, kolejna wymówka, żeby przetrwać trening. Teraz to, nagle zdjęcie z Hiobem, tak? Tak, no. Jak tak zdjęcie bez legendy takie? Czekaj, przy twoim campervanie zrobimy. Słuchaj, on codziennie jakieś wymówki ma do tych treningów, no. Raz jeszcze dzięki. Miło było poznać legendę polskiego YouTube'a. Dziękuję bardzo. Legendę światowej turystyki Kesza. Na razie, cho! Do następnego spotkania. Mam nadzieję. I jedzie zawodowi słońca. No to taki to dzisiaj początek vloga. Naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, dlatego że dzieliło nas dosyć sporo kilometrów, a my z Natanem w końcu do Charlotte nie dojechaliśmy, bo zmieniliśmy swoje plany, a spędziliśmy naprawdę fajny dzień i mówię dzień, dlatego że dochodzi już godzina 17, po prostu przez kilka godzin siedzieliśmy tutaj w cieniu, zjedliśmy sobie śniadanko, wypiliśmy kawę i rozmawialiśmy. Natan za jakieś 15 minut kończy trening, ja sobie posiedzę tutaj chwilę przy wodzie, bo chłodniej. I jedziemy do Nashville. Swoją drogą to dobrze, że wczoraj samochód umyliśmy, bo wcale w nocy nie padało i wcale cały samochód nie jest usyfiony. No i dzień dobry, dnia kolejnego. Wczoraj wieczorem dojechaliśmy do Nashville, skoczyliśmy na jakieś jedzenie, pochodziliśmy chwilę po mieście i przyjechaliśmy na parking Kimać. Relacje z wczorajszego wieczora możecie znaleźć na kanale Nathana. I chciałem teraz dać tutaj taką anegdotkę o tym, jak to miesiąc temu się stresowałem, gdzie można parkować, gdzie nie można parkować, czy tutaj mnie nie wyrzucą, czy tu jest bezpiecznie i tak dalej. A miesiąc później parkujemy pod mostem, zaraz przy centrum miasta. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że jak widzicie, nie ma już tutaj samochodów. Wczoraj wieczorem było ich tutaj dosyć sporo. I właśnie zauważyliśmy, że ktoś nas tutaj zamknął, więc musimy ogarnąć, jak wydostać się z tego parkingu.
później jedziemy albo idziemy do centrum Nashville, bo na przykład ten most jest tylko dla pieszych, więc jak znajdziemy miejsce do zaparkowania gdzieś w okolicy, to pójdziemy na piechotę. Udało nam się wydostać w taki trochę mało elegancki sposób, ale udało się, to najważniejsze. Wydaje mi się, znaczy nie, no jestem pewny, że to jest kamper. Zobaczcie, tutaj są podłączenia do prądu, tutaj jest rower z tyłu, skrzynka, ale za kółkiem jest odblaskowa kamizelka. Właśnie po to, żeby na pierwszy rzut oka ludzie myśleli, że to jest jakiś samochód robotniczy. I jeszcze tam widziałem na górze były jakieś tam magnesiki i przypinki z podróży. No kurde. Ciekawe jak to wygląda w środku, ale jakbym nie miał w głowie tego, że szukam kamperów na ulicy, kamperwanów, to przeszedłbym obok niego obojętnie i to właśnie o to w tym chodzi. No a my nadal jesteśmy w okolicach stadionu. Tutaj mamy rzekę Cumberland, która przepływa przez Nashville. No i tutaj całkiem fajnie wyglądające fronty budynków po drugiej stronie. Rozdzieliliśmy się właśnie z Natanem, dlatego że on nie chce ze mną iść do muzeum. Przejdziemy się jeszcze kawałek główną ulicą Nashville, tą, którą przejeżdżaliśmy wczoraj wieczorem. Jak widzieliście, działo się tu naprawdę gruby melanż. Ale jak na razie, pierwsze wrażenie jest takie, że to miasto jest po prostu ładne. Jest bardzo dużo neonów, jest bardzo dużo takich, jak tutaj widzicie, kręcących się logotypów. Nie miałeś gdzie indziej być? Szukam kawy. No właśnie, ja też bym się napił kawy. Nie ma czasu, ryju, do muzeum! I widzicie, i trzeba się spieszyć, bo Nathan każe, ale zobaczcie, jaka ta główna ulica jest ładna. I wcale nie mówię tak tylko i wyłącznie dlatego, że uwielbiam neony, a jest ich tutaj mnóstwo! Poniedziałek, godzina 10 z hakiem, a tutaj grube koncerty się odbywają na żywo. No i przede wszystkim ulice są pełne ludzi. Ale z drugiej strony nie ma co się dziwić. W końcu Nashville jest uznawane za stolicę muzyki country. A kto dokonał ogromnego wkładu w rozwój i popularyzację tej muzyki? Człowiek w czerni, znany również jako Johnny Cash. I właśnie do jego muzeum teraz idziemy. $25 taka przyjemność. Jeden Cash już ma milion subów. Ciekawe, kiedy będzie miał drugi. Jest trochę przypał, bo niestety nie można tutaj nagrywać. Facet pozwolił mi tutaj w tym takim małym przejściu powiedzieć kilka słów do kamery. W każdym razie ja nie jestem jakimś wielkim fanem Johnny'ego Cash'a. Oczywiście znam jego szlagiery i lubię go czasami posłuchać, ale mimo wszystko stwierdziłem, że warto tutaj przyjść, dowiedzieć się trochę więcej o jego życiu, tylko że no niestety zakaz nagrywania. W sensie jest zakaz nagrywania z dźwiękiem, więc muszę szeptać i udawać, że wcale nie gadam do aparatu. No i dodatkowo jest tutaj wszędzie muzyka, więc przypał. Nie chcę nic mówić, ale nasze podpisy wyglądają całkiem podobnie. To jest właśnie krzesło, czy może raczej taki tron, na którym siedział Johnny Cash, nagrywając teledysk do najsmutniejszego kawałka na świecie, czyli Hurt. Dobra, wyszedłem już i wiecie co? Tam pod koniec leciało Hurt, był ten fotel, na którym siedział Cash i to jest jedyny utwór na świecie, który jak słyszę powoduje, że mi się od razu po prostu zaciska gardło. Spowodowane jest to, oprócz tego, że jest to naprawdę piękny cover Nine Inch Nails, który Johnny Cash nagrał chwilę przed swoją śmiercią, no to ten utwór też mi się kojarzy z takim chyba najsmutniejszym i najcięższym okresem mojego życia w 2012 roku, kiedy to ten kawałek był zapętlony po prostu cały czas na moich słuchawkach i do dzisiaj, jak tylko go słyszę, po prostu od razu mi wracają wspomnienia z tamtych czasów i jakoś mi się tak teraz smutno nagle zrobiło i autentycznie napłynęło mi łzy do oczu. Jeżeli chodzi o samo muzeum, $25, uważam, że można sobie odpuścić, jeżeli będziecie w Nashville. Wydaje się, że to miasto ma trochę więcej do zaoferowania tutaj.
Owszem, jest bardzo wiele artefaktów związanych z cachem, ale to jest niestety muzeum w tym stylu, żeby sobie przyjść, poczytać, co jest napisane na tabliczkach i tyle. Co jeszcze jest ciekawego do zrobienia i do zobaczenia w Nashville, dowiecie się już na vlogu u Nathana, ponieważ to on się kręci na mieście, a my niestety musimy lecieć. Niestety, pomimo tego, że dosyć mocno skróciliśmy listę miejsc, którą odwiedzamy, to nie możemy za bardzo się skupiać teraz na miastach, bo bardzo nam zależy na tym, żeby spędzić trochę więcej czasu w Colorado czy Utah i zaznać jeszcze trochę tej słynnej, amerykańskiej, różnorodnej natury. Natomiast Nashville, tak na pierwszy rzut oka, to Nashville wydaje się być bardzo żywym, imprezowym i turystycznym miastem. Jest i Mr. Nathan, a w tle AC/DC na żywo, ale muszę wam gadać, żebyście za bardzo nie słyszeli, bo mi to YouTube zablokuje. Co żeś fajnego nagrał? Czekaj chwilę, ty, bo ty chyba nierówno kamerę trzymasz, czekaj, pokaż. Chciałem się upewnić. Jak wrażenie jest Nashville, bo to nie jest też twój pierwszy raz w tym mieście, prawda? Słuchaj, no, drugi raz w tym roku, no i chyba trzeci czy czwarty ogółem. Uwielbiam to miasto, jest świetne, zajebiste na weekend, nawet jeżeli macie jeden dzień, to musicie tu wpaść. Setki bandów, setki knajp, barów, dyskoteki, no i świetne żarcie. No, musicie tu po prostu wpaść. Fajny ten campervan, co? Ach, te internety. Czyli jednak się nie myliłem, campervan. Jesteśmy w dzielnicy 12 South. Jak widzieliście, po drodze mieliśmy naprawdę przepiękne domy. Stoimy teraz pod znanym muralem Believe in Nashville, pod którym Nathan sobie zaraz będzie cykał foty na Insta, a później idziemy na śniadanie. Wbijamy teraz do Adley's Barbecue. Byliśmy tutaj wczoraj wieczorem, ale niestety już połowa menu była wyprzedana. Jak widzicie, jest to dosyć popularna miejscówka. Jest cholernie długa kolejka, więc postanowiliśmy, że ja idę szukać nam jakiejś kawy, a Nathan w tym czasie wymyśli jakieś jedzenie i podejrzewam, że zamówi bardzo dużo żarcia. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie czuję. Czy to jest to dietetyczne śniadanie według Nathana? To jest śniadanie według Nashville. To nie nasza wina, że tutaj takie śniadania serwują. Miałem nadzieję, że może sobie zrobię fotę z tym muralem, a tutaj są takie tłumy ludzi, że wyobraźcie sobie, że tam stoję. Uświadomiłem sobie, że prawie w ogóle nie robię sobie żadnych zdjęć na Insta podczas tego tripa. Ostatnio było ich dużo, a teraz jakoś tak... Nie wiem, ja nie lubię sobie w ogóle robić zdjęć. Jeżeli chodzi o tą knajpę, było naprawdę przepyszne, a te smażone żeberka z białym sosem barbecue. Pierwszy raz już jadłem biały sos barbecue i było po prostu przepyszne. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Nashville, to koniecznie musicie tutaj przyjść, a my co? Jedziemy dalej. Sorry, że tak na szybko wszystko, ale wiecie, że... It is what it is. Przenosimy się jakieś 40 minut od Nashville do miejscowości Bonacqua, w którym znajduje się tak zwane Hideaway Farm. Jest to rancho, farma, która niegdyś należała do Johnny'ego Casha. No i podobno uciekał on tutaj właśnie przed flashem wścibskich reporterów, przed rzeszami fanów i przed wszystkim innym, przed czym ucieka się, kiedy jest się jedną z najbardziej znanych gwiazd muzyki popularnej w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie tutaj mamy jedną część muzeum, która jest tak zwaną Americano, która po prostu jest miksem wszystkiego, co jest amerykańskie, a później przejdziemy do rzeczy związanych z samym cashem. Buick z 1910 roku, 112 lat temu ktoś sobie śmigał tym samochodem, wyobrażacie sobie? Co my tutaj mamy? Klakson. Nie działa. Ale to musiał być Lance, co? 112 lat temu się bujać po mieście taką furą. Nie wiem nawet, co tutaj się dzieje. Nie chcę się nawet domyślać, do czego to wszystko służy. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie ma tutaj nigdzie włącznika do świateł, to pewnie dlatego, że te reflektory to są po prostu lampy naftowe.
Aczkolwiek te z przodu już wyglądają na bardziej zaawansowane, jakby tam gdzieś była jakaś żarówka. Może jakiś upgrade dołożyli później. Tutaj mamy Harley'a z 1944 roku. Na ten niestety chyba usiąść nie mogę, ale skubany wygląda naprawdę przepięknie. Idąc dalej, Lincoln Continental z roku kij wie którego niestety. Nie ma żadnej tabliczki. Jaki bajer. Mało miejsca. Pięknie to wszystko wygląda, co? A jakie musiało być niepraktyczne. Przypomniałem fakt, że tutaj w ogóle są kluczyki, więc nie zdziwiłbym się, gdybym był w stanie odpalić ten samochód, bo wygląda jak był na chodzie. Ale zobaczcie, jaka ta kierownica jest ogromna i nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj było wspomaganie kierownicy, więc mogliby ją zrobić zdecydowanie mniejszą, a to jest po prostu, kurde, no jak całe moje przedramię. Cieniutkie, więc pewnie się łamało przy każdym pierwszym, lepszym dzwonie. Tutaj w ogóle zegarek wywalony na prawą stronę, aż przy nogi pasażera. Dobra, wychodzę, bo gorąco. Tylko jak tu się otwiera drzwi, może tym guzikiem? O, zobaczcie, jakie niepraktyczne. Poznajcie Marka Alana Casha, który jest siostrzeńcem Johnny'ego Casha. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. It didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. Had one more for dessert. Like a disappearing dream of yesterday. And on a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, I was stoned. Cause there's something in a Sunday. I'm glad I had a chance to call him my friend. I'm hoping his superstar could be his Uncle Johnny to me. Oh, we miss you. So you used to hang out here when you were a kid with your family and everyone. Yes. So what were you guys doing here? Because for a kid, like just sitting on the grass, it's kind of boring, isn't right, it? Right, right, right. And you know, Uncle Johnny loved to have barbecues. He loved to eat, and so he would call up the family that was available and invite them out to have a barbecue. And so we'd have these big barbecues. And one time, my dad got a knife and he threw it at the side of the building. And went and got it. And that second time that he did it, Uncle Johnny said, "Give me a knife." And so they both started throwing them at the house. And so this went on. And so everybody was pulling pocket knives out of their pockets and doing this and throwing them to the house. And Uncle Johnny said something to his assistant, Armando. And he said, "Here," and he gave him some money. I'll never forget this. And Armando took off and gone. And he was gone about 30 minutes. And he came back and he had these cases of knives from the convenience stores. and I don't know how he just said, "Give me the whole case," you know, instead of buying each one, but whatever. And Uncle Johnny broke open these giant cases of knives out of the convenience store and handed everybody a knife that wanted one. And we kept on throwing. And so it started to get dark. And Uncle Johnny said, hold it. Nobody else throw another knife. That's it. And so he said, "Tommy, you pull your car up and you pull the Jeep up," and Armando put it, and they put the headlights on the farm house there, and we kept on throwing until about midnight and threw headlights of the cars, you know, things like that. You never knew what was going to happen or what might we get into here or anywhere for that. Johnny was very quick spirited, you know. He made a decision and that's what we did. I mean, you know, he liked to have fun. He loved people. He loved family. He loved to be around his family. You know, Johnny Cash reached a status that very few reach. Yes. Only a few selected people reach that status in country music or in music, period. And he reached that, but he did it with dignity. He did it with class, you know. And if anybody deserved to have that type of stardom, it was Johnny Cash, I feel. And not because he was my uncle, but because of the way he treated people and because of the appreciation that he had for you and for others. There's this thing that is called the little stage here.
And that was where he hosted the shows, right? Yes, he did. He started something called Saturday Night at Hickman County. On Saturday nights that he was available, he would host the show and he would entertain to the crowd that lived in this town, and he would charge them $1 to get in. And $1 only because a family told him, they said, you know, we'd love to see you and we'd love to see a show, but we never can. We'll see it on TV because we can't afford what they charge to see you, you know, and that bothered him. And so that's how he started Saturday Night in Hickman County. He wrote a song called Saturday Night in Hickman County, and that's where he would give back to the community, you know, and he would make an announcement. I'll be here next Saturday night, 7 o'clock. Come on down. Once in a lifetime opportunity to see him on such a small stage, right? Right, right. Just very, being few feet from Johnny Cash, right, for these people, it must have been. I know they must have really felt honored and been glad that they were able to see him in an intimate situation, you know? Thank you so much. It was great meeting you. Yes, good Your meeting you. Your uncle's song, Hurt, I mean the cover of Nine Inch Nails, it's the only song in life that literally brings tears to my eyes every time I hear that, so. Yeah. Absolutely. It was a tough song. I sang that song today, and for the first year after it came out, I couldn't get through it. You know, I get through it today, but it's still right here. You know, it's painful for me too. You know? And I really assumed that was their goodbye, really, and it was the last. That was one of the last things he did before he passed out, right? I think he knew. I'm really glad I came here. It's. My wife's in there. I was going to walk with you. Yeah. All right. Yeah, one second. Thank you so much. Yes, you have a great day. You're more than welcome. Anything I can ever do to help you, let me know. Thank you. Bye bye. All right. Bye bye now. Nie ukrywam, że miałem takie małe wątpliwości co do tego, czy tutaj przyjeżdżać, ponieważ to jest znowu trochę odbicie poza naszą trasę i kolejne 2 godziny, a to muzeum, w którym wcześniej byłem, nie do końca mi podpasowało i kurde, cieszę się, że mogłem posłuchać siostrzeńca Johnny'ego Casha grającego na żywo, cieszę się, że mogłem z nim chwilę porozmawiać przed kamerą. Ten człowiek i jego muzyka pomogła mi przetrwać taki dosyć ciężki okres mojego życia, więc jestem mu za to ogromnie wdzięczny i cieszę się, że mogę odwiedzić farmę, na której kiedyś mieszkał i porozmawiać z jego rodziną. Może ktoś uznać, że to jest płytkie czy bez sensu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. A tutaj macie główną chatę znajdującą się na tej farmie. Nie wiem, czy od tej strony można wejść. O, można. Mamy tutaj ulubiony fotel Johnny'ego Casha. Aż sobie w nim usiądę. Ale dziwnie. W sensie autentycznie uważam, że to jest dziwne, że siedzę w fotelu, w którym siedział Johnny Cash. I szczerze mówiąc, to w ogóle się nie dziwię, że to był jego ulubiony fotel, bo jest cholernie wygodny. Chodzę sobie po domu Johnny'ego Casha. Nie ma tutaj nikogo oprócz mnie. Mogę wszędzie usiąść, wszystkiego dotknąć, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek w Nashville, odpuśćcie sobie to muzeum w centrum. Naprawdę. Przyjedźcie tutaj, to jest 45 minut 50 w jedną stronę od tego muzeum i tutaj możecie po prostu sobie wejść do sypialni Johnny'ego. Możecie sobie usiąść na kanapie. Jedyne, co podobno zostało zmienione tutaj, to jest łóżko, bo stare się prawdopodobnie rozpadło, a reszta jest oryginalna. Tutaj właśnie Cash trzymał swoje rzeczy. Tutaj przeglądał się w lustrze. A tutaj sikał. Jeżeli macie takie życzenie, to możecie nawet się tu odlać. Pokażę wam jeszcze resztę tego domu. Tutaj mamy kuchnię. Nowi właściciele tego mieszkania w ogóle tutaj żyją tak pełnoetatowo. Teraz podobno gdzieś wyjechali na jakieś spotkanie rodzinne, ale mieszkają na piętrze. Tutaj właśnie kolejne pomieszczenie. I zobaczcie, o, buty Johnny'ego Casha. Naprawdę ogromne. Nie wiem, ile miał wzrostu, napiszę wam na dole, ale to wygląda na buty większe niż Janosze, a Janosze 46. I tutaj macie koszulę Johnny'ego Casha. Również możecie sobie jej dotknąć, powąchać, zrobić z nią cokolwiek chcecie. Tutaj macie zdjęcie, na którym Johnny Cash ją nosi. Uważam, że jest to dużo lepszy deal, tym bardziej, że kosztuje tyle samo, czyli $25, a możecie sobie po prostu pochillować w domu Casha. I jeszcze tak na koniec, bo Nathan się już pewnie gotuje w tym wanie. Usiądę sobie na jego fotelu i opowiem wam w skrócie, jak doszło do tego, że stał się właścicielem tej posiadłości. Otóż jego księgowy, mówiąc kolokwialnie, robił go w bambuko i kupował
na jego nazwisko różne posiadłości, później je sprzedawał i kasę przytulał dla siebie i na pewnym etapie Cash połapał się. Dziwnie mi się mówi o nim Cash, bo tak jakbym gadał o sobie, ale wiecie o co chodzi. Johnny się połapał, oczywiście wywalił tamtego człowieka na zbity pysk, no i okazało się, że księgowy nie zdążył sprzedać wszystkich posiadłości, które były teraz w rękach Cash'a, więc Johnny musiał je odwiedzić, zobaczyć co ma, no i wystawiał je na sprzedaż, ale po odwiedzeniu rancha w Bonacqua stwierdził, że on się tutaj świetnie czuje, ta miejscówka nie jest na sprzedaż, ponieważ to od teraz jest centrum jego wszechświata. Już pomijam fakt, jacy mili ludzie tutaj pracują, którzy mają ogromną wiedzę na temat życia Cash'a i są po prostu miłymi i fajnymi ludźmi. Jest tutaj małżeństwo po prostu, które tutaj mieszka pełnoetatowo, oprócz tych ludzi, którzy są właścicielami tego mieszkania i możecie się tutaj kręcić, oni wam opowiedzą, jak się tutaj żyje. Naprawdę, tak jak wchodziłem tutaj nie do końca zajarany, jeszcze mówiłem Nathanowi, że nie wiem, czy jest sens, bo wiem, że 2 godziny, a nam się spieszy, a Nathan mówi, stary, jedź, kiedy kolejny raz będziesz w Tennessee, kiedy kolejny raz będziesz mógł odwiedzić dom swojego, w cudzysłowie mówiąc, imiennika, więc naprawdę bardzo się cieszę, że mnie do tego namówił i zobaczcie, biedny siedzi już 2 godziny w samochodzie. Sprawdźmy, czy żyje. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę ci podziękować, że mnie namówiłeś, żebym tu wbił, bo było naprawdę spoko. Proszę bardzo. Dziękuję. Kurde, jakiś zmęczony dzisiaj jestem, nie wyspałem się czy co. Dojechaliśmy w okolice Memphis, do miasta mamy jakieś 40 minut. Nie chcemy spać znowu w mieście, dlatego też postanowiliśmy, że spróbujemy znaleźć coś w dziczy. I słuchajcie, wbiliśmy się na jakieś mokradła. Nie wiemy, czy możemy tutaj spać. Nie wiemy, czy brama nie zostanie zamknięta na noc, bo tam daleko, daleko jest brama. Ale z drugiej strony, jeżeli ją zamkną na noc, to ją otworzą w dzień, więc po prostu rano stąd wyjedziemy. Więc plan na dzisiaj jest taki, żeby sobie po prostu tutaj pochillować, bo dochodzi już godzina 20, zjeść jakiś obiad i trzymać kciuki za to, żeby nas nie zjadły żadne krokodyle. No i trzeba podkreślić, że miejscówka jest bardzo klimatyczna i aż się zastanawiam, czy nie wyjdą nam tutaj gdzieś jakieś bagienne wiedźmy w nocy. Minusem zdecydowanie jest to, że jest tutaj dużo komarów i meszek, ale mamy moskitiery, więc powinniśmy sobie dać radę. No i chyba tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się podobał. Ja do tej pory jaram się, że byłem na farmie Cash'a i porozmawiałem sobie z jego bratankiem. Nie myślałem, że to wywołało mnie takie emocje, ale jednak wywołało. I widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie, trzymajcie się, cześć. Chyba że zjedzą nas aligatory i komary, to wtedy się nie zobaczymy. I'm glad I had a chance to call him my friend, more than his superstar could be. He's Uncle Johnny to me.